mamy teraz chwilę wolnego, musimy odpocząć przed treningiem. Teraz opowiadam wam troszkę może o sobie, jak to wszystko się zaczęło. No więc sporty siłowe tak naprawdę uprawiam już od 14 roku życia, czyli to już będzie 20 lat. Zainteresowałem się sportami siłowymi dzięki braciom Jarkowi i Jackowi Dymkom, bo tak naprawdę zacząłem treningi u nich na siłowni. Ta siłownia mieściła się w bloku w suszarni. Tak naprawdę treningi chciałem zacząć już dużo wcześniej, ale na początku chłopaki nie zgadzali się na to, żebym trenował, mówili, że jestem za młody. Ale wchodziłem tam po cichu. Kolega, który u nich trenował, wprowadzał mnie po cichu, jak oni nie trenowali. Później, jak już pozwolili mi trenować u siebie w piwnicy, trenowałem przez kilka lat. Zobaczyli, że jestem dosyć silny. Oni już startowali w Strongmana. Namówili mi na to, żebym wystartował w eliminacjach do Pucharu Polski, który odbywał się co roku w Gdyni. Pojechałem na te kwalifikacje i tam się zakwalifikowałem do którejś z kolei tam edycji Pucharu Polski Strongman. W Strongmanie startowałem bodajże od 2002 roku do 2006. Z mniejszymi lub większymi sukcesami. Udało mi się zajmować drugie, trzecie miejsca w Pucharze Polski. Miałem okazję startować z Mariuszem Pudzianowskim, miałem okazję wygrywać z nim kilka konkurencji. Cieszyłem się wtedy jak małe dziecko, jak mogłem jakąś konkurencję wygrać z Mariuszem. Wiadomo, że Mariusz miał jakieś tam swoje słabsze konkurencje. Ale w tamtym okresie był i tak nie do zajechania. Praktycznie do samego końca, kiedy trenował i zajmował się strongmanem, był dla reszty nieosiągalny. Potem, kiedy przestałem startować w strongmanie, poprzez to, że trafiały mi się liczne kontuzje łokcia, barków, kolan, zainteresowałem się bardziej kulturystyką i w międzyczasie otworzyłem jeszcze sklep, może powiem, z odżywkami. I żeby zgłębić swoją wiedzę, zapisałem się na kurs instruktora kulturystyki. Kurs ten prowadził wtedy trener kadry Leszek Michalski i Kasia Matela. I to oni zobaczyli mnie i namówili do startu w debiutach kulturystycznych. Powiedzieli, że mam dosyć fajną budowę, że można popracować, dopracować szczegóły i spróbować swoich sił w zawodach kulturystycznych. Na początku nie chciałem się zgodzić, bo bałem się tego reżimu treningowego i trzymania tej diety, ale w końcu mnie namówili. Namówili mnie i to pamiętam, to było w mojej urodziny. Zgodziłem się na przygotowania do debiutów kulturystycznych. Przygotowania trwały 10 miesięcy. Potem po tych 10 miesiącach nadszedł dzień zawodów. Jak wiecie, przegrałem tam w debiutach z Mateuszem Burdzym, którego serdecznie pozdrawiam. Udało mi się wygrać natomiast z Tomkiem Jafernikiem. Jak wiecie, Tomek Jafernik w tym roku zdobył tytuł mistrza Polski w kategorii ciężkiej i w Open. Mi się udało po tych debiutach 3 tygodnie, bodajże 3 czy 5 tygodni, bo tam była jakieś wtedy żałoba narodowa. 5 tygodni później udało mi się zdobyć mistrza Polski w swojej kategorii, kategorii Open. I jakiś czas później wicemistrza Europy, srebrny medal na Mistrzostwach Europy. Także, jak sami widzicie, tamten rocznik tych debiutów był bardzo mocny, bo i ja zdobywałem medale, i Tomek Jafernik teraz, i Mateusz Burdzy, podejrzewam, że gdyby startował, to też by nieźle namieszał. Należycie się tak potoczyło, jak się potoczyło. Mateusz na razie nie startuje. Może jeszcze kiedyś wystartuje. Tu są te moje medale, może pochwalę się tymi moimi medalami. To jest medal za wicemistrzostwo Europy, którego się kompletnie nie spodziewałem. Plany były takie, że jak jechałem na Mistrzostwa Europy, to chciałem się dostać do finału Mistrzostw Europy. To już sobie wtedy myślałem, wow, finalista Mistrzostw Europy, super będzie.
ale jak się później okazało, udało mi się zdobyć ten srebrny medal na Mistrzostwach Europy. I tu jest medal za Mistrzostwo Polski w kategorii Open. Jeszcze mam gdzieś medal za Mistrzostwo Polski tam w swojej kategorii, ale to jest gdzieś na sklepie. To później wam pokażę, bo jeszcze pojedziemy do mojego sklepu, także zobaczcie wszystkie te moje puchary, bo tutaj w domu nie mam tych pucharów, bo nie mam po prostu miejsca, gdzie mógłbym to trzymać. Takie najbliższe plany, jakie mam, to jest start w Pucharze Polski w Zabrzu. I tam planuję zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata, które w tym roku odbywają się w Indiach, w Bombaju. Czy się zakwalifikuję, nie wiem, ale bardzo bym chciał. W tym roku, z tego co wiem, szykuje się bardzo mocna ekipa. Ale jak będzie, to zobaczymy. I to by było na tyle. Teraz będziemy powoli zbierać się na trening. Zobaczcie klub, w którym trenuję. Jest to studio sylwetki Fitline w Solarkach w Grudziądzu. Po drodze jeszcze zajedziemy do mojego sklepu. Tak jak wcześniej mówiłem, zobaczycie mój sklep. Znajdujemy się przed klubem, w którym na co dzień ćwiczę. Jest to studio sylwetki Fitline. Dzisiaj będę robił trening klatki i bicepsów. I zapraszam was do środka.